Hejka kochani, witam Was na kolejnym filmiku na moim kanale. Jest godzina 2 rano, lecimy na lotnisko. Zabieramy ze sobą tylko dwa małe plecaki, ten i ten. Oczywiście trzeba było zrobić pranie, jakbyśmy się po prostu wyprowadzali z domu, ale no, zabieramy w końcu dwa plecaki i tyle. Czekam na babusia i lecimy. O! Jeszcze na śmieci masz czas? Dzień dobry, Polska. There's nobody on the road, silly. Wszyscy śpią, tylko my nie śpimy. Co? Everyone is sleeping. Yeah. Wszyscy śpią. Everyone, dobranoc. Dobranoc. Jedziemy na parking, zostawić samochód i później nas, mam nadzieję, ktoś zawiezie na lotnisko. A później kawusia. Jesteśmy już na lotnisku, przeszliśmy wszystkie bramki, ale powiem Wam, że mieliśmy taką przygodę. Nie mogliśmy znaleźć naszego parkingu. Nawigacja nas prowadziła, ale nie było tak jakby zjazdu z autostrady. I dzwonimy tam, wiecie, do tego parkingu. Jakiś pan odebrał i nam tłumaczy. I on sam za bardzo nie wiedział, jak nam to wytłumaczyć. Ale jakoś trafiliśmy. I no, jesteśmy na lotnisku, więc jeszcze mamy dużo czasu. Więc myślę, aby zrobić sobie teraz makijaż. Myślałam, żeby zrobić w samolocie, ale że mam dużo czasu, to może teraz sobie coś też ogarnę. Trochę się ogarnęłam, podmalowałam i od razu czuję się lepiej, chociaż jestem mega zmęczona. Spaliśmy może za 2 godziny. Ale może uda nam się spać w samolocie. W ogóle nie powiedziałam Wam chyba, gdzie lecimy. Lecimy do Londynu. Ja ogólnie ostatnio bardzo boję się latać, ale naszykowałam sobie na lot kilka filmów, mam słuchawki, mam jakieś medytacje, więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. A no i oczywiście na wyjazd musiała wyrosnąć mi wielka, soczysta krosta. I saw you from across the way and I think about that moment every day. Holding on to that feeling is enough, it's enough for me. Your smile, it drew me in and I bought you a drink and ever since. Kapitan, wraz z całą załogą dziękujemy za wspólną podróż. Życzymy Państwu miłego pobytu, cudownego dnia i do zobaczenia. Okej, okay. Landed, idziemy? Idziemy, wylądowaliśmy. Powiem Wam, że leciało się nawet spoko. Ja się bardzo boję latać, ale opowiem Wam o tym później. Dzisiaj przeżyłam i było naprawdę okej. Idziemy teraz poszukać autobusu, więc pokażę Wam, jak dojechać z lotniska do Londynu, ile to kosztuje. I muszę Wam opowiedzieć jedną straszną historię, która nam się przydarzyła i nie mamy jeszcze na nią rozwiązania. Idziemy, bawić. Idzie. Lecek. A, dziękuję, dziękuję. A, nie, 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 proszę, proszę. A, dzięki, dzięki, dzięki. Jest na środku. Tak, tak, tak. I think Sylvia has forgotten London. Nie, bo zawsze, zawsze jechaliśmy samochodem swoim. Okej. Zobaczymy. Golders Green, tak. Co jeszcze mają? All destinations? No, just Golders Green. Popular city. Yeah, it's the same. Single. I don't think there will be any difference. Zobaczymy. Dwa. $40. Online is cheaper. Online no, $40 with return. For two people. Return. So the same. Oh no, $20 then. Yeah. Oh yeah, so it's cheaper like that. Do you want to get it? No. But is it open return or? Yes, I think open return. I'll just ask it was written before. No, no, it was written before. You go back. It's written. Go back again. Yeah. So see return. Open return tickets are valid for 3 months. Can we do those Nottingham direct? Oh, zimno. Oh, bardzo zimno. O, chyba nam autobus uciekł. Tak. Which one are we taking? This one? The one that just left. Oh, was it ours? How do you know? O, oh, it's written here. Chodź, zejdziemy tam niżej i zobaczymy. No, dobra. Czekaj, pisze skąd odjeżdża? W ogóle... It probably might tell you the bay as well there. W ogóle ja... Chodź, chodź, chodź. Jest to bardzo śmieszne, bo mieszkaliśmy tutaj, ja z 10 lat, no, może jeszcze więcej. I zachowujemy się, jakbyśmy byli pierwszy raz. Długa kolejka już do autobusu, więc mam nadzieję, że się zmieścimy. Jednak nadal musimy czekać. Nie wiem, czy to chyba nie dla nas autobus? Nie wiem. Wstyd, Bejuś, wstyd.
tyle mieszkamy, nic nie wiemy. Ale to dlatego, że zawsze własnym samochodem jeździliśmy, nie? I'm so sleep deprived. No ja też. Need a kawa or sleep? Zmęczeni, dużo kawy, ale kawy napijemy się dopiero w Londynie, bo mieliśmy kupić teraz, ale martwiliśmy się, że będzie nam się chciało siku. Co? A nic, to muszę odpisać szybko na maila i później jestem już z tobą. Wiecie, że zalało to lotnisko chyba z tydzień temu? Some new there was parking. Flooding here like a week really? Ago. No. Widziałam filmiki. Widziałam tutaj to może robią parking większy. Oh really? No, maybe parking they're making. So they definitely need more parking. O, pomręka. Bardzo dobra pomręka. Welcome to Golders Green, babuszku. Witamy, witamy. Idziemy teraz na kawę. Tak. Cafe Nero? Or Costa? Jest Costa as well. Może być Cafe Nero. Cafe Nero? No. Kawa, kawusia, kawunia. Uważaj. No. Co? Idziemy teraz kupić... Na zdrowie. Kupić zapiekankę? Oh yeah. Let's go. Słuchajcie, chcę wam powiedzieć odnośnie hotelu. Zabukowaliśmy sobie takie studio w Londynie i okazało się, że ktoś nas próbował oszukać, a kupowaliśmy przez stronkę Booking, tak? Tak. Booking.com i chcieli od nas depozyt i nie było żadnej wzmianki na temat depozytu w ogłoszeniu. I wiecie, zapłaciliśmy już całość za wynajem. I później się okazało, że nie ma żadnego kontaktu z osobą, która wynajmuje to lokum i cyrki, naprawdę cyrki, więc jesteśmy w Londynie, ale nie mamy gdzie spać. Więc zobaczymy, jak to się wszystko skończy. Dzwoniliśmy do Bookingu, oni rozkładają ręce, bo muszą czekać, aż się odezwie właściciel mieszkania. No nie wiem. Nie wiem, co dalej, dlatego na razie się nie stresujemy. Pijemy kawę i mam nadzieję, że będziemy mieć dzisiaj gdzie spać. Every time I'm there by your side, everything just feels so right. Everything... Jestem taka zmęczona, że tego po prostu nie da się opisać słowami. Nadal nie mamy żadnych wieści na temat naszego dzisiejszego noclegu, ale z dobrych wieści mam takie, że zamówiłam kawusię. Drugą już. Jedną piliśmy na mieście, a drugą teraz wypijemy w klinice, bo jesteśmy u nas w klinice, więc na chwilę obecną tu sobie urzędujemy, dopóki czegoś nie wymyślimy. Planujemy też jechać na miasto, może pojedziemy na taki market, gdzie jest jakieś fajne jedzonko, to zjemy coś fajnego i no i tą w ogóle tą zapiekankę zapomniałam wam pokazać, bo powiem wam, że byliśmy tacy głodni, że od razu ją wciągnęliśmy i nawet nie mam żadnego zdjęcia, ale była dobra, naprawdę. Nie wiem, czy wam wspomniałam, czy zapomniałam wspomnieć, bo my dzisiaj, wiecie, na wariata wszystko, tym bardziej, że jesteśmy bardzo zmęczeni. Bilety z lotniska do Londynu kupowaliśmy na lotnisku przez tą taką maszynę i zapłaciliśmy 40 funtów za dwie osoby z powrotem. O, bo już wrócił. A bilety autobusowe kosztują, teraz chyba trochę poszła cena do góry, kosztują funta 75 za przejazd, ale jest jakaś taka maksymalna kwota, której nie da się przekroczyć dziennie, czyli nie powiem wam dokładnie ile, nie powiem wam dzisiaj, ale mogę wam powiedzieć, nie wiem, kolejnym razem, jak sprawdzę swoje konto, ale coś około 10 funtów można jeździć cały dzień autobusami bez limitu, nieważne w której strefie jesteście, bo Londyn jest podzielony na kilka różnych stref, wiecie, centrum, trochę dalej, centrum, tak dalej i tak dalej, więc niezależnie od tego cena jest taka sama i nie musicie mieć specjalnego biletu, wystarczy, że macie na przykład telefon, którym możecie płacić albo kartę dotykową, to wtedy po prostu dotykacie tą kartą w autobusie czy w metrze i właśnie w taki sposób płacicie za bilety. My już dotarliśmy do naszego mieszkanka, ale jesteśmy tak padnięci, że na dzisiaj to chyba już wszystko. Too much tired. No, zero snu, praktycznie zero snu, więc dzisiaj się już z Państwem żegnamy i zrobię Wam update jutro. Dobranoc.
Pa.